Witam serdecznie, Bachu z tej strony, a to jest kolejny odcinek Co Nowego Ekstra. W serii tej dokładnie przyglądamy się aktualnemu tygodniowi i mówię wam, czym warto się zająć, żeby wycisnąć z tego tygodnia najwięcej jak się da. Lecimy od razu do pierwszego segmentu, czyli nowy content. Rockstar w najnowszym tygodniu dał nam mnóstwo nowości. Jestem wręcz zaskoczony, że Rockstar taką akcję odwalił, bo zobaczcie, dostaliśmy nowy samochód, Dominator FX, o nim powstanie osobny materiał, i jakby co, opublikuję wam go już jutro i musicie ten materiał zobaczyć, bo ten samochód ma taką historię za sobą, że tego się kompletnie nie spodziewałem. Wyglądowo, osiągowo może nie jest fantastyczny, ale historia, która się za tym pojazdem kryje, jest naprawdę niesamowita. Dalej mamy kolejny pojazd, Pegasi Pizza Boy. Jest to pojazd, który jest połączony z nową pracą, która także doszła w tym tygodniu, czyli rozwożenie pizzy. Stworzyłem o tej robocie dedykowany film, więc tam was oczywiście odsyłam. Wszystko tam dokładnie wytłumaczyłem, więc warto z tamtym materiałem się zapoznać. Szczególnie, że dużo osób nie myśli sobie, wiem wszystko, a właśnie może nie wiesz tej jednej konkretnej rzeczy, a film trwa tam chyba ze 3 minuty, więc jak najbardziej, nawet jeżeli wiecie, to możecie się upewnić. Kolejna aktywność, robienie graffiti, także doszła w tym tygodniu i jakby co, także o niej stworzyłem dedykowany materiał, tam was odsyłam. I to tyle, jeżeli chodzi o nowości. A raczej aż tyle. Rockstar, moim zdaniem, testuje jakieś taktyki? No bo zobaczcie, że poprzednie dwie aktualizacje, albo nawet trzy, były takie, że dostawiliśmy na przykład samochód i później nie było przez tydzień, dwa, trzy, nawet czasem cztery, żadnego nowego samochodu, żadnej nowej nowości, nic nie było kompletnie. A teraz Rockstar, zobaczcie, co tydzień daje jakąś rzecz nową. I to nie tak, że wiecie, najpierw samochód, później na przykład jakaś tam dostarczenie pizzy, później samochód, robota Madrazo, samochód, graffiti. Nie, Rockstar w tym tygodniu wrzucił cztery rzeczy naraz. Ale mimo tego w komentarzach pod moim filmikiem ze serii nowego pojawiło się mnóstwo narzekań. I ogólnie ja jestem znany z tego, że narzekam, ale teraz jest kompletnie inna sytuacja, bo ja mówię wam, że tego kontentu jest mnóstwo i nawet ja z takiej mojej perspektywy tworzenia treści mam kłopot taki, że nie wiem za co się zabrać. Czy za to, czy za to, czy za to, co was będzie bardziej interesować, co w pierwszej kolejności robić, co w drugiej, co w trzeciej. Z mojej perspektywy lepiej jakby dali na przykład w jednym tygodniu pracę tego dostawcy, w kolejnym dali samochód, w kolejnym dali graffiti i na bieżąco mogłyby się skupiać na tej jednej konkretnej aktywności i stworzyć o tym dobry film, nie? A teraz musiałem zarywać nocki, żeby montować te materiały. Mimo że trwają one 2-3 minuty, to roboty przy tym jest mnóstwo. Więc z mojej perspektywy nudów nie ma. Ale ludzie właśnie w komentarzach piszą, że no, nudy, lepsza jakby była premia na biznes. Oczywiście fajnie jakby była premia na biznes, bo w tym tygodniu za wiele premii nie ma, ale no hej, mamy nowy content. I jeszcze jest druga rzecz, która mnie dziwi. Bo kiedy dodali pracę jako taksówkarz, no to ludzie mówili sobie, hej, w końcu będę mógł pracować jako taksówkarz. Ludzie byli z tego zadowoleni, ale narzekali na to, że na tym się mało zarabia hajsu. Rockstar chyba też się skaptał, że troszeczkę nie pykło z tą pracą taksówkarza, bo dawali na to co chwilę premię razy 3 albo nawet razy 4. Jeżeli dodają nowy content i od razu muszę dawać na to premię razy 3 albo razy 4, no to chyba coś z tym contentem jest nie tak. Bo wiecie, premia raz dwa to rozumiem, ale jeżeli dają premię razy cztery na praktycznie start tej pracy taksówkarza, no to coś jest nie tak. Rockstar od razu to zauważył i w najnowszej aktualizacji te zarobki z taksówki zostały zwiększone. I powiedzmy, że jest źle, ale nie jest fatalnie. Teraz, kiedy Rockstar dodał drugą pracę do GTA Online, pracę jako dostawca pizzy, to ludzie poszli w kompletnie inną stronę. I nie narzekają na to, że hej, mało się zarabia, tylko wręcz przeciwnie. Że co? 2000? Za pizzę? Co to za pieniądze? Pizza powinna kosztować $20 max. I naprawdę mnie dziwi strasznie ten kontrast, że praca taksówkarza jak wyszła, to wszyscy się zachwycali, mimo tego, że zarobki były małe. Teraz dali pracę jako dostawca pizzy, w którym zarobki na start są okej. Okay. Nie są wybitne, nie są dobre, ale mogą być. Naprawdę nie wiem, skąd to narzekanie. Nie jest to tylko i wyłącznie jakby co w Polsce. Za granicą jest dokładnie to samo. I bardzo często pojawia się taki argument, że no okej, tylko czemu teraz? Powinno być to na start GTA 5, nie? GTA Online. Wtedy byłoby spoko, teraz nie jest. A moim zdaniem, hej, są nowi gracze,
Są także starzy gracze, którzy mogą mieć jakąś alternatywę, powiedzmy. I mam szczerą taką nadzieję, że kiedy wyjdzie GTA 6, to wiadomo, że będzie tak jak ze Simsami. Czyli po prostu, jeżeli będziemy grać w GTA Online, w GTA 5, to tego kontentu będzie o wiele, wiele więcej, niż będzie na start GTA 6 w wersji online. To jest niemal pewne. Niektóre biznesy pewnie będą powracać z GTA 5 w ramach jakiejś aktualizacji. I mam nadzieję, że właśnie takie rzeczy jak praca na taksówce, praca jako dostawca pizzy i może coś więcej będzie wchodzić do GTA 6 jako taka alternatywa. Bo mnie na przykład w GTA 5 strasznie irytuje to, że na przykład masz pracę jako gliniarz pseudo, ale właśnie nie jesteś wprost gliniarzem, tylko robisz jakieś roboty na boku dla Vincenta. Ale właśnie czemu? Czemu nie można było dostać pracy jako policjant? Dodatkowo, na przykład mamy złowisko i sobie myślisz, o fajnie, mam złowisko, będę odholowywał pojazdy, które są złomami z ulic. W 100% legalna robota. Okazuje się, że nie, dlatego że odholowuje się samochody, które są w dobrym stanie. I gonią nas typiarze z bronią. I to jest bez sensu. W GTA 6 chciałem zobaczyć roboty, które są legalne i roboty, które są nielegalne. I może to, co aktualnie dzieje się w GTA Online, jest jakimś zwiastunem tego, co zobaczyłem w GTA 6. Ja mam taką nadzieję. Kolejny segment, wyzwanie społeczności. Raz na jakiś czas Rockstar robi taką akcję, że właśnie daje wyzwanie społeczności, które polega na tym, że gracze muszą wszyscy skupić się na robieniu jednej konkretnej rzeczy. I jeżeli zrobimy ją konkretną ilość razy, czy też zarobimy pieniądze na takiej konkretnej aktywności, to dostaniemy w zamian jakąś nagrodę. Wszyscy gracze dostaną ten jeden item. Było coś takiego z takim bieda import-export Simona, było także wyzwanie dotyczące napadów, a teraz mamy wyzwanie dostaw pizzy. Tak się dokładnie nazywa. I polega na tym, że wszyscy gracze, którzy grają w GTA Online, muszą dostarczać pizzę. Jeżeli cała społeczność GTA dostarczy tych pizz 10 milionów, no to każda osoba, która brała udział w tym wyzwaniu, dostanie koszulkę Pizza Deez. To jak ona wygląda, macie przedstawione na obrazku, który teraz macie na ekranie. Taka niebieska z logiem pizzerii. Nic wybitnego, ale zawsze coś. Ja już swoją małą cegiełkę dołożyłem. Cegiełkę w postaci 50 dostaw. Wy też możecie, jeżeli chcecie, żeby cała społeczność została obdarowana tą piękną koszuleczką. Kolejnego segmentu czas. Warto kupić. I w tym tygodniu jest kłopot, dlatego że nie ma ani jednej zniżki, która jest warta tego, żeby nią się zainteresować. Jakbym miał coś na siłę dać, to dałbym nieoznakowanego cruisera. Dlatego, że jest to pojazd policyjny, który jest taniej, a zniżki na te pojazdy, nawet te małe, 30%, to jest zniżka ogromna, bo te pojazdy kosztują mnóstwo kasy. Ale nie mogę tego pojazdu wam polecić, dlatego że no nie jest zbyt dobry moim zdaniem. A po drugie, jeżeli kupisz ten pojazd i on ci się nie spodoba i będziesz chciał go sprzedać, to cena sprzedaży będzie wynosić 0. Jeżeli stuningujesz ten pojazd, to cena sprzedaży tego pojazdu będzie wynosić 0. Pojazdy po najnowszym update'cie policyjne są sprzedawane za równe 0. Więc jeżeli ten pojazd kupisz i ci się nie spodoba, jest to bardzo duża szansa, to albo sprzedasz go za 0, albo będzie stał w twoim garażu, dlatego że nie da się tego pojazdu sprzedać za normalną cenę. A głupio sprzedać pojazd za 0. Szczególnie taki, który kosztował kilka milionów. A misje policyjne, które da się odpalić z tego pojazdu, nie są zbyt opłacalne, dlatego że płacą 25 tysięcy hajsu, a także 500 RP. I żeby ten pojazd się zwrócił, to musiałbyś wykonać 100 ponad misji, albo 80 coś, jeżeli masz zniżkę na ten pojazd odblokowaną. Więc to się kompletnie nie opłaca. I został nam ostatni segment do obgadania o nazwie Najlepsze premie. A więc tak, mamy premię raz 2 hajs i raz 2 RP na tryb adwersarza Powietrzny Kurier. Moim zdaniem jest to jeden z gorszych trybów adwersarza w całej grze. Ale może wynika to z tego, że fanem samolotów nie jestem. I no ogólnie, premia raz 2, mech. O wiele ciekawsza premia jest na wyścigi z transformacją. Macie premię raz 2 hajs, ale co najważniejsze, razy 4 RP. Na tych wyścigach wbijecie ogromne ilości expa. Więc jeżeli potrzebujesz głównie expa, to trzaskaj te wyścigi. Pamiętaj, że im więcej osób, tym więcej kasy. Więc nie graj tych wyścigów sam, czy tam z kolegą jednym. Graj te wyścigi, gdzie jest mnóstwo osób. Wtedy będziesz miał największe korzyści z tego. Nawet jeżeli nie zajmiesz pierwszej pozycji,
to wciąż będzie to bardziej opłacalne, jeżeli będziesz tam gdzieś w środku, powiedzmy, stawki, niż jakbyś te wyścigi grał sam. Więc powtarzam, dla expa warto to grać, dla kasy już mniej. I proszę Państwa, to tyle. Dziękuję Wam za obecność, cześć, elo!